Najpierw rząd Tuska z premierem na czele zachowywał się bardzo butnie, bardzo, bardzo stanowczo. Mowa była o tym, że akta zostaną podpisane i że to jest dobry dokument. I trzeba o tym pamiętać, że takie było oficjalne stanowisko rządowe. Nie mówiąc już o wypowiedziach posłów Platformy, takich jak Stefan Niesiołowski, który nazwał protestujących przeciwko akta idiotami. Taka była linia rządu i partii rządzącej przez początkowy okres trwania protestów. Natomiast kiedy Tusk zobaczył, że ponad 100 tysięcy ludzi wyszło na ulicę i że protesty nie słabną i że ma, można powiedzieć, przygniatającą większość polskiego internetu przeciwko sobie, no podjął próby zmiany stanowiska. Oczywiście akta zostały podpisane przez rząd. Mówię oczywiście dlatego, że ten rząd wielokrotnie pokazał, iż różne układy, zobowiązania międzynarodowe są dla niego ważniejsze niż dobro obywateli, niż interes po prostu Polski i Polaków. Donald Tusk wydał polecenie podpisania układu ACTA, a potem rozpoczął próby negocjacji jak gdyby z internautami, tak? Podyskutujmy nad dokumentem. Oczywiście jest to bzdura, ponieważ rząd pokazuje, że albo podpisał coś, co do którego nie ma pewności, tak? Czyli dokument, którego nie zna, albo pokazuje, że tak naprawdę te wszystkie konsultacje to jest tylko tak zwana ściema, że to jest tylko próba zamataczenia całego tematu. Dlatego też, kiedy dzisiaj mają miejsce takie pokazowe rozmowy, tak? Premier usiadł z przedstawicielami różnych mediów i instytucji do rozmów o ACTA, to oczywiście jest to nic innego jak farsa. Organizatorzy protestów, jak i osoby, które tworzyły Kongres Wolnego Internetu, taki improwizowany Kongres Wolnego Internetu na szybko, stowarzyszenia, organizacje, fundacje, nie wzięły udziału w tej pokazówce ze strony premiera, ponieważ jest to totalnie przeciwskuteczne, tak? To znaczy, rząd nie podjął żadnych kroków zmierzających do tego, żeby wycofać się z tego stanowiska, które zajmował do tej pory. I te pozorne konsultacje mają jedynie w sprawę tak naprawdę, jak gdyby używając slangu, rozprowadzić, tak? Znaczy rozwodnić, mają na celu to, żeby protesty anty-ACTA ustały. Jest jeszcze jeden aspekt sprawy ACTA, mianowicie Tusk wysyła teraz sygnały, że sugerujące, że mógłby się wycofać z ratyfikowania umowy, że rząd mógłby nie podpisywać ACTA. Oczywiście jest to ponowne zaciemnianie sprawy, dlatego że w tej chwili tak naprawdę kwestia ACTA nie zależy tylko i wyłącznie od polskiego rządu, zależy również od Parlamentu Europejskiego. Ponieważ nawet jeśli w Polsce ACTA nie byłyby ratyfikowane, to w momencie, kiedy przyjmie je Parlament Europejski, to i tak one będą w polskim prawie implikowane poprzez właśnie fakt, że prawodawstwo, które jest stanowione w Parlamencie Europejskim, jest również wprowadzane w Polsce. Więc jeśli Donald Tusk chciałby rzeczywiście zablokować ratyfikację, rzeczywiście przyznać, że idzie po rozum do głowy, to musiałby w tym momencie zadeklarować, że będzie blokował ratyfikowanie ACTA przez Parlament Europejski. I takiej deklaracji od Donalda Tuska wszyscy internauci powinni oczekiwać. Oczywiście niezależnie od tego, co mówiłby Donald Tusk, minister Boni czy minister Zdrojewski, który również jest mocno zaangażowany w tę sprawę jako minister kultury, co by oni nie mówili, to trzeba pamiętać, że na stronach polskiego rządu
akta była ogłaszana, ta umowa była ogłaszana jako sukces polskiej prezydencji. Oczywiście panowie potem zmienili ten wpis na stronie internetowej. W internecie są na ten temat dokumenty, screeny, które pokazują tą manipulację, ale trzeba o tym pamiętać, tak, że jakakolwiek zmiana stanowiska ze strony polskiego rządu odbyła się dopiero pod ogromnym naciskiem społecznym. Czyli, że o czym to świadczy? O tym, że rząd nie jest zainteresowany podejmowaniem merytorycznej dyskusji i jest w stanie ugiąć się jedynie pod bezpośrednią presją społeczną. Po prostu przed manifestacją siły. Organizatorzy protestów przeciwko ACTA, internauci domagają się tego, żeby odbyło się w sprawie ACTA referendum. Jest to sprawa na tyle ważna, na tyle istotna i na tyle brzemienna w skutkach, że naród powinien zdecydować o tym, czy ACTA mają wchodzić w Polsce, czy nie, bezpośrednio w referendum. Jeśli referendum wypadłoby na nie dla ACTA, wtedy polski rząd powinien czuć się zobowiązany do tego, by również walczyć z tą umową na forum międzynarodowym i blokować jej wprowadzenie na forum Parlamentu Europejskiego.